Po raz pierwszy odbyły się na Wiśle regaty, a właściwie wyścig kajakowy Siedem Mostów. Wystartować mógł każdy amator i ekspert. Byli zatem i mistrzowie Europy, i medalista Światowej Olimpiady Weteranów, i zwyczajni jeszcze nieutytułowani miłośnicy kajakarstwa. W sumie na rzekę wyruszyło 29 osób. Trasa wiodła pod 7 warszawskimi mostami. Dystans 10 km w połowie prowadził w górę rzeki. Wyścig bardzo się podobał, a zwycięzca, Tadeusz Rek, przybył na metę w czasie krótszym od godziny.